Witajcie mnóżki z tej strony Trehol w kolejnym odcinku z Hearts of Iron IV na aukcji Hermits at War jako Złe Emporium. W ostatnim odcinku wyszliśmy z kryzysu oraz nasi sojusznicy z południa, bo wydaje mi się, że jeżeli mieliśmy umowę, to byliśmy sojusznikami jakimiś. Postanowili oddać nam teren, tak, sami z siebie. Więc teraz mamy kolejne chyba tak, kolejne lata badań, więc możemy już trochę rozpocząć. I udało nam się odbić naszego agenta? Nie, zginął. Szkoda. Ok, więc wysyłam go do tego samego miejsca co ostatnio, dlatego że musimy zacząć tutaj przygotować się na wojnę ewidentnie z tymi, bo to jest pierwsze państwo, które możemy zaatakować. Więc co tutaj mamy? Ok, zrobiliśmy cel narodowy i mamy wiadomość, więc tak. Zły Xisuma rozpoczyna epokę zjednoczenia. Śmiałym posunięciu Zły Xisuma, prominentna postać Złego Emporium, zagaduję, że to po prostu przez to, jak to jest nasze państwo, ogłosiła początek epoki zjednoczenia. Oznacza to czas zarówno współpracy, jak i sporów, gdy hermici walczą o dominację poprzez sojusze i walki. Wraz ze wzrostem napięć i tworzeniem się sojuszy szykuje się okres intensywnych manewrów dyplomatycznych i strategicznej rozgrywki. Czas zjednoczyć Hermitcraft. W takim razie rozpoczęło się. I to chyba przez nasz cel narodowy, okej. Więc tutaj widzę jakieś inwestycje, więc zainwestujemy w Craftlandy. Podoba mi się ta nazwa Craftlandy. I co? No i tak naprawdę są dwie rzeczy. Chcę po pierwsze czołgi zacząć nieco lepiej produkować. Myślę, że samolotów w tym modzie aż tak bardzo nie trzeba ciągnąć, ale ewidentnie by się przydało, żebyśmy sobie trochę porobili czołgów i desantów. Tutaj widzę, że się kończy nam, więc czy mamy jakieś miejsca? Nie, nie widzę. Mamy w sumie tutaj miejsca. Ok, więc ok, zaproś ekipę Wielkich Oczu. Ok, zaprosimy. Bardzo chętnie. Jeżeli mamy dostać sojusznika, no to niech dostaniemy. Tutaj już wystawiam naszą armię i jakich mamy marszałków. Okej, trochę się tutaj zrobiło. Okej, Republika Wielkich Oczu przyjmuje zaproszenie. Tutaj tak dołączę do frakcji. I co tutaj mamy? Kościany MAC i Exie. Ktoś ma lepszy, ty masz lepszy atak. I tutaj tam masz też lepszy atak, ten gościu. Dobra, więc ich weźmiemy. I co? No i teraz chyba możemy podciągnąć. Dobra, tam widzę, że jak to robimy, to wtedy szybciej nam się uda tutaj przejść do tego, żeby zaatakować kosmitów. Ale to już dziwnie zrobiło. Więc na razie tak porobimy. Trochę paliwa zawsze chętnie. Ja po ostatniej serii multiplayer to ja po prostu takie paliwo. O, ma silos. Trzeba coś zrobić. Okej, możemy kogoś zainwestować. A, bo możemy tutaj dać pieniądze, żebyśmy... Okej, może trochę... No, myślę, że jak tyle zainwestujemy, to będzie idealnie. Okej, więc tak, możemy fabrykę, teren wiejski, -5. Myślę, że będziemy rozwijać tereny wiejskie z tego względu, że wydaje mi się, że jakbyśmy budowali fabryki przez tamte decyzje, to by się kończyło na tym, że i tak koniec końców byśmy zapchali sobie nasze sloty, więc lepiej więcej slotów dodać. Okej, i tutaj sobie już robimy. Coś jeszcze mamy? O, samochody mam. Okej. Życie paliwa. Tutaj trochę pamiętam, ale zawsze muszę trochę się zastanowić. Może kiedyś wreszcie uda mi się wiedzieć wszystko, co powinienem inwestować w Mio, ale do tej pory nie wiem. Okej, Republika Górnicza zaakceptowała naszą propozycję. Po dokładnym rozważeniu Republika Górnicza oficjalnie zaakceptował nasze wsparcie militarne. Decyzja została podjęta w obliczu rosnących napięć w regionie. Obie strony dostrzegają potencjalne korzyści płynące ze współpracy. Wydaje mi się, że reszty już nie trzeba czytać. Ok, więc dostajemy wsparcie, a oni dostają nasze wsparcie. Dobra decyzja. Opór górników. Ciekawe, co będziemy... Ok, Fruitopia rości sobie prawo do nad Hermitcraftem, czyli kolejni, którzy sobie roszczą prawo. Jak mogą rościć sobie prawo. My jesteśmy jedynym Hermitcraftem, a nie oni. Ok, więc czas na budowę stoczni. A w międzyczasie możemy budować sobie coś innego? Nie, nie mamy. Nie mamy miejsca. Ok. Jak to wygląda nasze? Wygląda w miarę ok. Ok. Coś tutaj lepsze paliwo. Zastanawiam się, bo z jednej strony byłoby fajnie, ale chyba jeżeli postawimy tutaj dywizję, to będzie wtedy szybciej zdobędziemy. Ok. Inwestycje. Tak, będziemy inwestować. Ewidentnie, bo się nam może przydać, więc tak, weźmy sobie kilka frontów, naliczmy tutaj i tutaj damy tych, tutaj ci mogą pójść i tutaj też idealny plan. O Jezu, ale to nawet śmiesznie wygląda. Ok, w takim razie ciągniemy i zobaczymy, jak to będzie. O, jeszcze samoloty by się przydało jakoś ogarniać opór górników i możemy tak, możemy już atakować. Czy chcemy? Tak, chcemy. Co to jest za drugi odcinek bez wojny? Dobra, tylko sobie poogarniam tutaj samoloty. Jak już sobie ogarnę, to wtedy rozpoczniemy tam czas. Widzę, że czas wojenny się rozpoczął. Okej, tutaj sobie trochę pododamy. No, dobrze, że dodali to, że można sobie przypiąć, bo dosłownie... O, maści los, kiedyś to było straszne z tym zarządzaniem powietrznym, a teraz... O, prościzna. Okej, więc samoloty już tam przybyły. Mamy jakąś siłę polityczną, żeby coś porobić, oraz mamy dużo manpowera, więc możemy poszkolić sobie naszych marines. Okej, dołączyli do paktu. Bardzo chętnie. Chętnie to widzę. Oraz mamy trochę kawalerii, tu bym może pozmieniał na ciężarówki. Wiem, że to może nie być dobre przed wojną, ale fajnie by było, gdybyśmy mieli. Dobra, więc może coś z wojska porobimy w tej wojnie, żebyśmy coś mieli. I teraz jest pytanie, możemy zainwestować, więc zainwestujmy. Mamy fabryki wolne, więc może coś do ciężarówek? Nie wiem, pokazuje, że niby mamy wszystko ok. Wszystko jest ok? Wszystko jest ok, wow. Ok, więc w takim razie trochę do tego pójdzie i wypowiedzmy wojnę. Tak. I teraz jest pytanie, czy to był dobry pomysł. Ok, na razie jest w miarę ok. O, przybijamy się, dobra. Chyba nie są aż takim potężnym przeciwnikiem. Gdyby byli sojusznikiem, to byłoby problem. Okej. Na przekształcenie fabryk chyba nie potrzebujemy. Pracujące kobiety. Okej. To się trochę porobiło. Mamy jakieś działania propagandowe? Nie, jeszcze nie mamy. To jest dobrze. Jak to wygląda z powietrzem? Jest... Okej. Okej. Więc ciągnijmy tą wojnę. Coś mamy 150... Czy pełny pobór już dać? Chyba nie. Nie możemy dać. O Jezu, co tak zwiększa? Zwolnienie podatkowe dla korporacji. Mogliśmy sobie trochę wcześniej zrobić. Okej. Damy zwolniczego dżentelmena w takim razie. O, już nie ma funduszy. Ha. Zabrakło. Okej, w takim razie... No, pójdziemy chyba w hermickie siły lądowe. Dobra, nasza inwazja wygląda znakomicie. Nie sądziłem, że aż tak aż tak łatwo pójdzie. Myślałem, że ci kosmici będą nieco większym zagrożeniem dla nas, ale wydaje się, że nie są. Okej, badania. Zgaduję, że dzięki temu, że ciągle boostujemy sobie badania, to udaje nam się nieco polepszyć, jeżeli chodzi o sytuację z wyprzedzeniem naszych przeciwników w badaniach. Ale możemy wysłać kolejnego agenta. Nice. Wysyłajmy. Mamy... Tak, mamy to. Okej, włączę w takim razie i myślę, że przeciwko kolejnemu przeciwnikowi zaczniemy tutaj robić fabryki. To na samoloty. Później przekształcę te fabryki, żebyśmy mieli na coś lepszego, na przykład na Bolton odrodzony. Okej. Żebyśmy mieli, nie wiem, na przykład na wojsko jakieś, na czołg, no. Bo to by się przydało. Okej. Ewidentnie ukradli nam terytorium. Okej. Co nie będzie dobrze, dlatego że mamy odcięte dywizje. O, ale tutaj mamy, możemy przejść. Jeżeli ich szybko skapitulujemy, to może się nam uda tutaj coś zrobić. Okej. A, myślałem, że tutaj jest połączenie. Trochę zawiodłem się na siebie. Okej, co tutaj mamy? Trochę fabryk zawsze nie jest niczym złym. Coś jeszcze, badania. Okej, i coś tutaj mamy. By się przydało tego gościa dać, ale trochę kosztuje. No, tutaj jakiś... Ten by się przydał, ale nie mamy. Super, mamy na tych najsłabszych, ale na tych już średnich to już nie mamy. A nie, odcięli nas, ale mamy ich stolicę. Nice. Ale nie mamy doświadczeń, organizacji. Niezbyt nice. Okej, więc wyślijmy ich tutaj. Musicie odbić swoich kolegów, a wy nie macie rozkazu, więc nic robić. O nie, nie uda nam się ich uratować. Upadek statku matki. O. Fajnie. Coś tutaj. O, Marines, tak. Marines, nasi Marines. Okropni. Najlepsi. Już ich szykujemy, więc. Co oznacza, że wojna jest tuż. Zazwyczaj tak się kończy, ale chyba nie będzie aż tak tuż jeszcze. Okej, fabryki. Może już damy po prostu na zapas, żeby nas nie męczyły. To by było bardzo miłe. Oraz stocznię na zapas. Wow. I ustawiłem na zapas. No, trzeba będzie coś z marynarką poświęcić chwilę. Może pomiędzy odcinkiem po prostu zrobię to. Zazwyczaj to nie jest ciekawe, żeby patrzeć, jak tutaj marynarkę się ustawia. Okej. Ewidentnie mamy rzeczy pod czołgi, jeżeli mamy tą doktrynkę. Więc dobrze, że trochę sobie ustawiliśmy tych dywizji zmotoryzowanych. Okej, co tutaj jest? Czy możemy jakoś tak poprzechodzić pomiędzy nimi? O, na przykład ciężarówki. Tak pomiędzy. Okej. Coś tutaj jest, jakieś miasto? Jest to miasto. Okej. No i wygląda na to, że w sumie nikogo tutaj nie ma, więc... Jest coś... O. Tak, te małe miasta. Trochę wkurza, że trzeba aż tak bardzo przybliżyć, bo pamiętam, jak kiedyś grałem takiego jednego moda, który... Takie, że o, wziąłem sobie wszystkie punkty zwycięstwa, po czym się okazało, że nie udało mi się, że po prostu trzeba było jeszcze coś porobić. O, co tutaj mamy? Oczywiście, że to wezmę sobie. Okej. Szybszy rozwój. Chyba mamy tak naprawdę prawie wszystkie punkty zwycięstwa, więc długo powinni paść. Okej, Oktadon szuka inwestora. To będą nasi wrogowie, więc nie inwestujmy. Okej. Zużycie paliwa przez armię? Może się przydać w przyszłości. Okej, wygląda na to, że... O! Że zdobyliśmy wszystko. Okej. Zapomniałem wyłączyć pre-elite conferences, prawda? Tak, wspomniałem. No. Dobra, będziemy się dzielić w takim razie z naszym sojusznikiem. Sojuszniku. Dziękujemy. Ej, sojuszniku. No właśnie. Dobra, mamy jeszcze jakąś flotę. A nie mamy już więcej punktów. Dlatego nie lubiłem grać bez tego. Dobra. No udało nam się trochę przejąć. Możemy już skorować sobie tamte regiony. Nie, musi być 25. A może też trochę potrwać. Okej, więc tutaj mamy jakieś kolejne badania. Zazwyczaj biorę zawsze, jeżeli mam do wyboru dwie rzeczy, to zawsze biorę działa, bo reszta to jest po prostu zapewne anti-air. Przejęcie statku matki. Nice. Okej, więc zainwestujmy w was. Wy złodzieje jednie. I coś tutaj mamy? Nie wygląda, żebyśmy mieli. Okej, mamy stocznie kolejne, więc może jakieś statki już porobimy sobie takie już grubsze. A zrób. Dla mnie zawsze jest taki problem, że z tymi nowymi mechanikami to ja gram na w języku angielskim, więc jest problematyczne, że człowiek sobie ma te język polski, takie nie wie dokładnie, co tutaj się dzieje do końca. Okej. Tutaj pamiętam... mamy... co to? Pamiętam, że to jest leki samolotów. To cięższy płatowiec, maksymalne obciążenie skrzydłem. To jest środek, okej. Bo zawsze albo na lewo, albo po środku, albo na prawo. To zrozumiało, że w każdym kierunku w sumie. Chodzi o to, że niektórych mi po prostu jest wybrana ścieżka, którą trzeba zawsze wybierać. Bo inne nie mają sensu właśnie. Tak, czasami się zastanawiam, że takie, po co dawali inne ścieżki, jeżeli wiadomo, że tylko ta będzie wzięta. Takie złudne wybory. Okej, więc myślę, że jeszcze się nie mamy wystarczająco doświadczenia, ale jeżeli trochę poćwiczymy nasze obecne dywizje, to powinno być lepiej. Okej. Więc tak, mamy dużo fabryk. A gdy się ma dużo fabryk, to znaczy, że można sobie kolej porobić. Ponieważ na przykład może być takie coś, że tutaj nie mamy kolei. By się przydało wybudować. Jakby co, w modzie nie zmienialiśmy tutaj, ile kosztują dane punkty, więc no sorry, to nie ten mod. Coś tutaj jeszcze mamy. Okej. Nie produkuję żadnych dywizji, ale na razie nie chcę ich produkować, szczerze powiem. Czekam jeszcze przez pewien czas. Ale to, co możemy zrobić, to po pierwsze możemy próbować tutaj ich pokonać, albo tutaj. Więc tak, albo możemy im dać wsparcie do wojny, albo że możemy dostać finansowanie. Za każdy dostaniemy finansowanie. Dobra, pomóżmy im się trochę pobronić, ponieważ jak to wygląda z tym, oni już wyszli z... wyszli i powiedzieli, możemy im pomóc, że na przykład nie możemy ich zaprosić do frakcji. Dlaczego? Bo mają zły stosunek. Okej. Chciałem im wysłać ochotników. Musimy mieć 30 dywizji. A zanim dostaniemy 30 dywizji, to minie trochę czasu. Okej. W takim razie muszę zacząć produkować wypełniacz. W takim razie i przez to, że włączyłem wypełniacz, to już nie mam miejsca na nie. Okej. Przydałoby się więcej manpowera. Kolejna. Tutaj. I to jest taktyczne. Zasięg. A każdy ma zasięg, zapominam. To jest zawsze takie. Patrzę, zasięg, a to już każdy ma. A w głównej mierze chodzi mi o zasięg. Okej. Propagandę możemy porobić w takim razie. Im by się przydało tutaj zwiększyć. No nie, mamy 2,5, więc trochę minie. Okej, więc daliśmy im ochronę. Oj, slot badawczy. Nice. Okej, Pakt Miedziany. Republika Wielkich Oczu pragnie przyłączyć się do frakcji. Wy jesteście w frakcji. A, możemy z nich... O! Możemy z nich zrobić marionetkę. Nice. Uwielbiam dostawać darmowe marionetki. Okej. Dobra, widzę, że już wszędzie wypowiadają wojnę nasi główni przeciwnicy w tym regionie, więc musimy się szykować już na wojnę. A w międzyczasie po prostu zobaczę, co tutaj jest. Okej, maksymalny zasięg. Co to jest przeciwlotnicza? To jest ciężkie. Okej, to wezmę. Dobra, co tutaj możemy dalej? Możemy inwestować. Bardzo chętnie. Nie będę jeszcze ich atakować. Wiem, że mają wojnę, może by się przydało, tylko że niech najpierw tamtych ich zjedzą, a my wyjdziemy pod sam koniec wojny. Chociaż i tak my nie mamy zbyt dużej armii, więc mogłoby to być problematyczne, więc musimy się jeszcze zastanowić. Okej. Mamy kolejny slot badawczy. Wszystko gospodarka? Kolejna gospodarka. Okej. Aż tak bardzo nie robiłem sobie tych wszystkich czołgów, więc by się przydało zacząć ich robić. Raczej zdążymy. Może nie mamy aż tak potężnej gospodarki, ale będziemy ją mieć. To jest ważne. Okej. I ile to jeszcze potrwa? Może nieco długo potrwać. Okej, w takim razie nasz entuzjazm nie zanika, ale zanika po pierwsze możliwości szybszego rozwoju. Okej, kolejny slocik, bardzo chętny. No i jak to wygląda? Okej, oni to już padają. A my w głównej mierze mamy już tych marinesów, więc sobie powinniśmy dać pod kolejnego generała, tego damy. I co tutaj mamy? Możemy... oczywiście, że jeżeli możemy większy pobór zrobić, to weźmiemy sobie. Coś tutaj mamy? Chyba już nie. Możemy od tutaj dalej gospodarkę zrobić i tutaj porobić sobie nieco bardziej, jeżeli chodzi o nasz sprzęt. Okej. Coś tutaj... Ciągle to mija się. Czasami przed seriami ja wszystko ustawiam, przez co nie musicie patrzeć co chwilę, jak ja ustawiam Mio. Czy ostatnio nie robiliśmy tego samego? A, mogło wyglądać podobnie. No ale tutaj zapomniałem ustawić sobie, żebyśmy nie musieli patrzeć na to wszystko. Szybkość weźmiemy. Okej. W takim razie mamy kolejne stocznie. Wow, trochę pobudowaliśmy tych stoczni. Dobra, więc sobie dajmy tego. Niech się trochę porozbuduje. Oj, możemy przyjęcie statku matki zrobić. Szyb został złamany i... Przeciwko komu możemy robić kolejny szyfr? Nie wiem, przeciwko Federacji Leśnej. Ona akurat jest słaba, więc nie będzie aż tak problematyczna z tym. I może wyślemy naszych agentów. Się przydało trochę tutaj robić tych agentów. Lojalność wobec hermitów. Mamy dodatkowe. I mamy coś tutaj? Możemy... Więcej tego. Nice. Okej, więc może zrobimy to, po czym zakończymy. Was możemy dać do nowej armii. Wy będziecie stali na obronie. Tutaj. Żeby tutaj nikt nas nie zaatakował. Przydałoby się też do garnizowania portów jakieś dywizje postawić. Jak wygląda nasz template? Jest w miarę. Można zawsze coś porobić. Tutaj się trochę napisy nachodzą na siebie. Mamy? Nie mamy kawalerii? Znaczy kawalerii. Zwiadu? Dobra, damy taki zwiad. I... nie możemy więcej, dobra. Niech tyle będzie. Trochę nam polepszą te dywizje. I już nie mamy manpowera. Ooo. Się przydało już zakorować jakieś rzeczy. Ale zgaduję, że trochę potrwa. Dobra, chyba musimy pójść po prostu, żeby pozdobywać nieco manpowera. Okej, lepsze sprzęt piechoty. Dobra, więc to tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!